Cześć, witajcie! Z tej strony Hubianko, to jest kolejny odcinek z Medal of Honor Warfighter. No i w dzisiejszym odcinku jesteśmy w tym miejscu, tak jak poprzednio, ta burza, wiadomo, ogólnie te klimaty. To jest już druga misja ogólnie, myślę, że wiecie o co chodzi, jeśli oglądaliście poprzedni odcinek. Aha. O, tu będzie groźnie. Dobra, dajcie jakieś ammo. Dajcie mi ammo. Dobra, dzięki. I wbijamy na górę. Aha, ja sobie przypominam tą misję. Tak. I tu będziemy ostrzeliwać ich ładnie za okna. Tak jest. Ja to pamiętam, 100%. O, tutaj się na pewno nam przyda. O kurde, jest. No i się stało. Dobra, bardzo ładny headshot. Poszedł tutaj. Kurde, robi się groźnie wam powiem. Oho. Kogo mamy tutaj? Bardzo ładny headshot kolejny. Chciałbym bardziej jakiś bielutki. Dobra. Jest i czerwony headshot. Nie wiem ogólnie czym one się różnią do końca. Czerwony to bodajże jest ten taki wyjątkowo wykwitny. W 100%. W 100% po prostu trafiony w sam czubek głowy. Oho, tam słyszę jakieś wyjątkowo dobre działko. Tu chyba cię ziomuś nie ostrzela za bardzo. Chociaż. Dobra. Źle mi się strzela z tego karabinu, wam powiem. Bo on ma to do siebie, że niby jest ACOG celownikiem, ale ten celownik przybliża, no i trzeba się liczyć z tym po prostu, że... O, tutaj. O, aż zielony. Poszedł biały. Kolejny biały. Niby trochę jak w tej odległość by wpłynęła na znaczenie. Oż, myślałeś akurat... Aha. Dobra. Kolejny, biały tym razem. Ładnie coś tutaj się odblokują nam kolejne osiągnięcia i jest to bardzo, bardzo zadowolone. O, tam działko widzę. Dobra. Jest i biały headshot. Ogólnie też czerwony chyba się bodajże tyczy do tego, że musimy zabić... Aha, dobra. Wiecie co? Siódemka. Dobra. Dobra, namierzamy. Okej, namierzyłem. Bo się tak patrzę, nie? Że tutaj ci wrogowie przylatują. Aha, dobra. Helikopter? Zwiadowcze? Helikopter. Dobra. Rozwalony bardzo, bardzo ładnie. Wow, tak jest! Lubię to! Yeah! Dobra, nawalamy tutaj, widzimy działko, mamy hardkorowe, aż zawsze jak się grzeje. Łoje. Się przegrzewa nam tutaj wyjątkowo, do czerwoności. Jestem ciekawy, jaka tam temperatura jest, co? Taka, aha, aha, wybuchy, pięknie, efekty specjalne. O, możemy przybliżyć, fajnie. Ach, prawie już miałem, dopóki. Dobra, bardzo ładnie. Teraz przeszliśmy, o, tu ilu was jest, ziomku? Dobra, teraz przeszliśmy w pozycję strzelecką, jeśli chodzi o właśnie tutaj helikopter. Strzelaliśmy tam z okna, nie? Teraz mamy tutaj... O, ale kurde, ich jest mnóstwo, co? Kurde, trudno je trafić, bo naprawdę, uwierzcie mi... Mam nadzieję, że RPG-a nie będziecie mieć. O nie, RPG! O. Uratowałem się. Dobra. Jest okej. Dobra. Panie, tutaj kolejni. Okej, więc wykonane. Zabici. Okej, no i mamy kolejne drzwi. Aha, dobra. Wkraczamy na to podwórko, gdzie... A tam my przed chwilą byliśmy w tym helikopterze. Który tam unosi się... w chmurach wysoko. Dobra. Wiecie co? Zmienimy karabinek zdecydowanie na... delikatny. Ten szturmowy... Oho, drzwi. Wow! Co to było? Żyjesz, stary? Oj, punieta! What happened? What's going on? They blew up the entrance, General. We have casualties. Who? Which entrance? You gotta be kidding me. Nasaan ang mga helicopter? Teka, huwag muna. Can you get to a roof? Yes, get to a roof and signal with smoke. We will regroup with Bravo team and start negotiations with the kidnappers.
What do we do? Tell me what to do. We go in and get those hostages. They're dead if we don't move now. From this point on, I have control of this. Okay. Switch your radios to 1-4. We listen to this man only. We're going after the hostages. I need two of your best men with us. Ikaw at ikaw. Okazuje się, że sytuacja dzieje się dosyć niemiła i chyba się rozdzielimy. Get moving. Preacher, you're on me. Więc jest bodajże tak jak powiedziałem, tak, zgadza się, wy trzej idziecie tam i my w czwórkę tutaj idziemy tędy. Jak zwykle idziemy z naszym głównym ziomkiem, tym brodatym. Okej, okay, dobra. Wydawało mi się, że będziemy tymi głównymi drzwiami, ale wybuchło coś. Nawet nie do końca wiem, o co z tym chodziło. A dobra. Drzwiczki powoli. Nie zwracajmy zbytnio na siebie uwagi, was proszę. O, dobra, to... Aha. Wszędzie okna są po prostu zasłonięte. I co my tutaj zrobimy? Aha, dobra. Więc rozbiliśmy tutaj. O, tu będą na nas czekać, założę się, jestem tego pewien. Może nie zaraz, ale oni wiedzą, że już tu jesteśmy. Oni to wiedzą. Dobra, tam ktoś będzie. Ja będę to mówił. Nie pamiętam dokładnie, ale... Dobra. Przybliżmy się. Widzisz? Dobra, zmieniają pozycję, więc muszę iść pierwszy. O, fuck! O, co to było? Clear! Keep pushing! Dobra, wyskoczyło dwóch. Stąd wyskoczyli, okej, okay, ale teraz... Na tym się nie skończy, nie? Tu ich będzie mnóstwo. Dobra. Tam widzimy jeszcze jednego ziomka po lewo. Tak jest. Nie ukryjesz się. Dobra. Zabici. Tu widziałem, że nasz rzucił granatę i bardzo ładnie, słusznie. Szturmować taki. Wo. Nie gadaj, że to jest osłona dobra. Fuck. Dobra. W takich sytuacjach trzeba użyć topora. Topora i jeszcze raz topora. Dobra, bardzo ładnie. Tutaj mamy amunicję pełną jak zwykle i fajnie. Nie, no nie gadajcie mi, że taki fotel był w stanie po prostu zapewnić osłonę. O nie, wymieniłem broń? A zresztą w sumie to nawet i dobrze. Nie? Czy nie? No nie wiem. Amo. Dobra. Też chciałem amunicję. A nie, jednak nie. Tutaj nie. Aha, czyżby drzwi? Bitch, yes. Tak, więc drzwi. Po cichu, dwóch pilnuje drzwi, jeden kampi. Co to jest? Get back! Aha, bo to były wielkie drzwi, trzeba było je rozwalić w ten, a nie inny. Dwóch tylko? Aha! Widzicie tam jakie działko jest? Hardkorowe? To będzie dopiero wyczyn. Dobra, tam jest ziomka. No i headshot, ziomuś. Wo. Nie. Ja nie chcę zginąć. O, dobra, odetchnijmy tutaj trochę. No i trzeba będzie ich tutaj szturmować ładnie. Aha, tu jesteś ziomuś. Zasłonko. Dobra, chyba dostał. Ręka to jednak ręka, ale ci krew boli. Dobra, kurde, to jest taka masakra. Nie wiem, co w ogóle mam uczyniać. O! Dobra, zmienimy karabinek zdecydowanie na ten. Dobra, headshot, dwóch zabiłem. Gdzie jesteście? Gdzie lecicie? Trendy, tędy, dobra. Znów działko. Tylko skąd? Nie widzę go za bardzo. Oho, tu. Dobra, granat. Oczywiście wrogi. Dobra. Czyżby działko? Nie, to nasi, spoko.
tu jest strasznie wysoko. Dobra. Tutaj ogólnie strzelałem z biodra trochę. Czyżby koniec? No coś czuję, że nie do końca. Aha, tutaj. Dobra. Takimi delikatnymi odstępami strzelając zwiększamy celność oczywiście. Skąd? Bo nie bardzo. Pana ziomka? Czy to jest w ogóle obraz jakiś? Aha. Dobra, zabity. Dobra, fajnie. Tam kolejni, dobra, nasi się przesuwają delikatnie tutaj. Dobra, ładny headshot poszedł tutaj, bardzo ładny. Kurde, granat. Ja jak nienawidzę tych granat, no, na szczęście mamy tutaj dużo czasu. W miarę, nie, jestem ciekaw, czy granaty rzeczywiście tak późno wybuchają. Czy jest jednak... Dobra. Mother, czy jak on tam... Mother? Tak, jak mama. Pracowałem ci życie. W każdym bądź razie. Kurde, co tam jest tam... Mam wrażenie, że jest działko jakieś. Chociaż nie jestem tego przekonany. Dobra. Szadujmy oczywiście. Wo! Dobra. Teraz mam pewność, że tam jest działko. Tylko gdzie? No, działko było, ale działka już nie ma. Znaczy, jest działko, ale nie ma operatora tym działkiem, więc chyba go zabili. Zabili. Dobra. Nie wiem, czy wejść po schodach. To byłaby dobra myśl, wiecie? W sumie tu mamy. Dobra, dostał ode mnie jednym strzałem. Aha, jednak żyjesz. No i teraz dostałeś ostatecznie clear, czysto. Dobra, bardzo ładnie. Ja uwielbiam to słowo, jak krzyczą w tej grze. Clear, czysto. No i to jest bardzo pozytywne słowo. O, dające nam bardzo wiele do zrozumienia. Aczkolwiek, moi drodzy, myślę, że w dzisiejszym odcinku póki co byłoby na tyle. Ja się z wami żegnam. Do następnego odcinka. Na razie. Cześć!